Witam serdecznie, z tej strony Bimbaj, trener. Jesteśmy w piątej lidze. Ostatni mecz nam został. Jak widzicie, dwa mecze zagrałem tutaj offline sobie. Chciałem to wrzucić, ale mi się Elgato wywaliło po drodze i nic nie można było zrobić. Ale najlepsze jest to, że w tym meczu no to wygrał koleś. Wygrał ze mną, no można powiedzieć, że ładnie wygrał. 2-0. Taki miał skład. Ale w tym meczu tutaj wygrywałem 2-0. 2-0 wygrywałem, już witałem się z gąską. Już myślałem, mamy to. No ale Mbappe dwie bramki pójdzie. Nie dogoniłem. Ale nie szkodzi, został ostatni mecz decydujący. Także albo awansujemy wyżej, no albo zostajemy w tej lidze, tej samej. Chociaż nie spadek do szóstej, chociaż tyle. Coś tam zdobyliśmy punktów. Ale nie jest źle. Powiem tak. Za wygranie tego meczu prezes obiecał nam transfer. Jeden strzał. Jeden strzał do paczki z Fortress. A jak zostaniemy w tej lidze, no to ewentualnie obóz szkoleniowy w Katowicach. Podbicie statystyk i lecimy tym samym składem. Zaczynajmy. Nawet nie włączam teraz streama, tylko offline nagrywam, bo jest 6 rano. Nie będę włączał streama o tej porze. Ludzie śpią. Znowu. No zobaczmy, kto o tej porze gra? Chyba tylko jakieś dzikusy. Why always me? No skład 2720. Troszkę lepszy od mojego. No dobrze, jak mus to mus. RDT. Robię dobre transfery. Dzięki Rudnik. Ciężki mecz dla naszej drużyny, ale jakże ważny. Sakko zaglika w obronie, no dobra. Może być ciężko. Moim chłopakom też niczego nie brakuje. Bardzo dobre chłopaki. Oni grają albo awans, albo obóz szkoleniowy w Katowicach. Będą mogli się najebać. Taki obóz, nie? Najgorsze jest to, że po tym meczu muszą iść do pracy. Na nockę, na magazyn. Gdzieś tam lepić pierogi. Do piekarni. No
No taki Del Piero czy tam Messi, no to po meczu przypuszczam, że oni nie muszą nic zrobić. Idą do łóżka i idą spać. Dobrze, zawalczmy, zawalczmy. Wielkie nadzieje. Może być sukces. Ostatni mecz sezonu. Remis nam nic nie daje. Dobrze, skupimy się na tym meczu. Mogę nie stracić bramki. Spowodowane nie błędem moim, tylko większymi atrybutami, no. Dlatego tego nie uniknę. No nie unikniesz. Ajajaj. Sako. Aż ładnie było, dobrze było. Błędy idą. No, za dokładne ma podania. Aj, prawie. No nie, no takie wypuszczenie sobie piłki. Pięknie, Dragović. No dawaj, Tomas. Jo, prawie było. Prawie było. Sako. No. Zertura. Dobrze. Mam przewagę. Dragović. No. Tomas, no dawaj Sorlot. Kurwa, gueje. Jest. Gueye, 1-0, dobrze. Tutaj było, ale... Tu Sorlot do końca zawalczył, ale X-y właśnie, X-y z obrony. Koleś wychodził X-em czy tam trójkątem z obrony. Tak zwane błędy. Gueye, robi się ciekawie. Chłopaki czują smak czwartej ligi czy nie? No może poczują, kurwa, nie wiem.
Ja pierdzielę, no nie wiedziałem, jak to mam zablokować. Dobrze, ci postawiłem w obronie, no ale niestety, no. No, dawaj, dawaj, Ryder. Ale niepotrzebnie tak zagrałem. Źle, 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 źle. Kurwa, jak podanie ma z dupy. Normalnie podanie ma z dupy. Masz szczęście, że mam słabych graczy, kurwa. Bym go tak zmusił. Takie podania. O Jezus, co ty, panowie, panowie. Ups. Pięknie, Soko. Marcelo. Pamięta, wielki Real. Ups. Ryder? O kurwa, jak okręconą puścił? Dobrze, Ryder. To była dobra piłka Rydera, proszę bardzo. Kręcona. No, nie wiedział, nie wiedział, jak się zachować bramkarz. Dobrze, dobrze. Aj. Jeszcze Ryder, dojdziesz? Doszedł. On myśli, że wyszła piłka, a to piłka nie wyszła. Ryder, solot! No nie z Pujolem, no nie z Pujolem, no nie wygra, nie wygra. No kurwa, prawie było. No nic, no koleś dużo błędów popełnia. A ja nie mam kim go zahaczyć. Kim go ukarać? Czuję, że jesteśmy lepsi, no ale co z tego? Musi Sorlo tutaj zabłysnąć. Ostatni raz, panie Sorlot. Oj kurwa, tutaj nic nie mogę zrobić, nic nie mogę zrobić, kurwa, no. Mimo to, że wiedziałem wszystko, co on chce zagrać. No nic, trudno. No ten Pujol to za dobry jest w obronie. O Boże. Kurwa.
No, dawaj, Marcelo. No, Sorlot, dawaj, dawaj. Jest Thomas, The Thomas. To była akcja taka wzorcowa, można powiedzieć. Sam na sam nogę dołożył tylko. Bardzo ładnie. Pierwsze objawy strachu. Panie, potrzebuję dwie bramki jeszcze, żeby cośkolwiek zrobić. Pujola dał na lewą stronę. A Ronaldinho do środka dał. Pięknie, lala. Aj, nie wygram na biegi. Musimy znaleźć inny sposób. Pięknie. O, fuks. Teraz jakby stracił piłkę, to wyjdziemy z kontrą. Dobrze. No nie wyjdziemy. No, może sam się prosi o to. No dawaj, lala, jeszcze szansa. Dobra wrzutka była. A już nie dogoni tego nowić. Dobrze. Lala, jeszcze raz powtórz tą rzutkę. No nic. Oj, szkoda gadać. Dobra, zrobimy obóz przygotowawczy, wytrenujemy ich. No i szykujemy się do nowego sezonu w piątej lidze. No niestety, no. Nie było łatwo. Coś zabrakło. Czegoś zabrakło. Tak ładnie zaczęliśmy. No nic. Coś Buffon, wydaje mi się, że coś powinien więcej od siebie dać.
Dobra. Traorę tutaj zagra. Może się nauczy wrzucać. A w międzyczasie zrobimy trening. Obóz przygotowawczy do nowego sezonu. Tak, tutaj zrobimy. Troszkę tego się zebrało. Danilo. Dobra. Kamil Glik nawet, dobrze. No, te atrybuty obrony już tak sobie wyglądają. 7-8, 7-7, 7-8, 80. Dobrze. Marcela, aż o 4. No, to było na tyle. To było z przygotowawczego. No nic, jak amasujemy, to może jakiś zawodnik wpadnie. Nowy sezon, nowe nadzieje. No i jest kolej z szóstej ligi. Skład ma troszkę mocniejszy od mojego. 200 punktów tylko. 250. No nie jest taki jakiś super, mega. No może być ciekawe spotkanie. Na takich gościach musimy punkty właśnie robić. Jak chcemy wyjść z tej dywizji, to musimy wygrać. To jest mus. Tak jest, to jest mus. Zobaczmy, kim on tam gra. O, jakiś fan Arsenalu. No dobrze, doceniam. Też koleś ma jakiś wkrętkę we futbol, a nie w tylko statystyki. Dobrze.
Może być ciekawy mecz. Traore teraz znowu chce dowodzić trenerowi, że zasługuje na miejsce w składzie. Oj, Lala nie dał rady w powietrzu. Ładna akcja, tu Modrić ładnie podał. Ależ podanie. Jo. No dawaj, Lala. Dobrze, dobrze, Lala. Sorlot. No nie, Ryder, Thomas. Kurczę, no. Raul de Thomas, minimalnie. No ładnie się złożył. Wiedziałem, że tak poda. Ale znowu błąd. Jeszcze wyciągnął to. Co ja tu zrobiłem? Nie, z Drogonowiczem, co ty? Jaka piętka krzywa.
Możeś podał, kurwa, bycie chuj z pąką. To takie podania. Dobrze. Rusza Marlon. Samotnie ruszył, dobrze, bardzo dobrze. No i jeszcze mnie nabił. Lala to bez formy też chyba. Znowu nas tu się kolesiowi udaje. Glik, Dragunowicz, Marlon, Lala. Puścił mnie? Dobrze. Jest, jest, kurwa! Lala wrzucił chujowo, ale ten kolej jeszcze bardziej chujowo zagrał. Sorlo to wykorzystał, doświadczenie. Pięknie to zrobił. Przewidział, gdzie odbija obrońca. Proszę, tutaj puścił mnie na wrzutkę, dobrze. No ale chłopaki są wykończeni, wykończeni są na pewno. Ale z takim gościem właśnie mogę troszkę powalczyć. Bo z tymi koniami to w ogóle nie ma szans. Bukon. Lala. Traore, on waleczny jest. Traore. Oj ty. Ja myślałem, że przejmę znowu. Prawie. Dobra, zaraz błąd robi wyjściem z obrony. Nie, nie robi. No zrobił, dobrze. No, Sorlot! No, Sorlot! Kurwa, zabrakło szybkości. Dobra, bo chodzi ich sam, zaraz mi poda. O, tak myślałem. No, no kurwa, strzelaj! Ja pierdolę. Ale to gościu się sam o to prosił. Sam się prosił o takie granie. Dobrze, jego wina. No, wiedziałem tutaj. Glik.
Aj to. Nie było miejsca, nie było miejsca. Pięknie, głaj, aj. Niefortunnie odbił ta. Glik na spokojnie. Musimy to wygrać, panowie. Musimy takie mecze, żeby nie brakło później punktów. Kamil, glik. No nie, no nie takie coś, panie. Lala tym razem nie popełnił błędu. 6 minut, panowie, 6 minut. Sorlot się wrócił. Co ja robię? Sam się proszę o bramkę. No nie, no glik, glik. Kurwa. Zjebałem. No, Sorlot, kurwa, jak ten głowie zagrał mu chujowo. Jak on mu chujowo zagrał, to kurwa w pale nie mieści. No nie, no kolego, nie. No nic, remis. Remis. Taki mecz powinniśmy wygrać. Sorlot robił co mógł, no. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co się załamywać. Pierwszy remis. Na start sezonu bardzo dobrze. Trochę przeafkowałem. Byłem sobie po coś do picia. Nie wiem, jaka dywizja nawet koleś ma, ale siły zespołu zobaczymy. No to też taki dobry. No, tutaj fajnie się będzie grało.
No, takie mecze to lubię. Wiedźmir wyrównane chociaż troszkę. No, zabierz mu. Ja Tomas. Ja pierdziel. Oj, zabrakło. No ładnie, Marcelo. Gueye. Jo. No zabrakło, zabrakło, ale te mecze są takie wyrównane. To już te 200 punktów różnicy to jest okej. Okay. Pod nogami. To nie wierzę. Kurwa, panowie. Myślałem w piątej lidze, to nie jest dziewiąta liga. Traore. No, zabierz mu. No, myślałem, że mi poda znowu. Aj. No, zabrakło. Zabrakło nogi dłuższej.
No, gwizdaj. Dobrze. Rider? No, uderzymy. Co tam? Ajajajajaj. Dobra piła. No, troszkę szczęścia mieliśmy. No nie do tego chciałem podać. No jakim będzie, no. No dawaj Traore, dawaj, lecisz Traore. Jest Thomas! Jest Thomas! Pięknie, Traore, asysta. Bardzo dobrze. Kurwa mać. Przespaliśmy. Jeszcze do szatni mu pierdolnijmy zaraz. No i... Tempo zagrałem, kurwa. No, nie było. Dobrze, dobrze, Latora. No źle. Dobrze, tym się ustawiłem jakoś w miarę. Aj. No i ryzykuję dużo, ale Lardora. Rider. No nie, no nie takie piątki. Rider chce za bardzo. Pięknie gueje, ślisk, dobrze. Sorlot? Ależ to zrobił, pomrzutce Danilo, ależ to zrobił Sorlot. Pięknie Sorlot, pięknie. Brzutka była z niewygodnej pozycji, ale ładnie.
No panie, no graj. Co tam zmienia, że nie masz szans z potęgą? Pięknie, pięknie, Adama. No, on dużo pozmieniał ten koleś w składzie. Ups. Glik, to jest właśnie obrońca. To nie jest ktoś z pierwszej łapanki. Reprezentant Polski. Orlo, dawaj, kurwa go. Noż, dobrze było, dobrze było. Ale widać potencjał, że ta drużyna zaczyna coś tworzyć. Ma jakąś tożsamość. To wszystko już widoczne jest w tych meczach. Marcelo jest nawet, Marcelo. Dobra, wrzuta. No tam 4 na 4 jest. W ataku, będzie ciężko. Tora. Mam na czas chciałem zagrać tu. Zagrałem. Pięknie, Miller Tora, ale to jest dobry koleś. Lala. Tomas? Jest Tomas, de Tomas! Taka wrzutka była niewygodna tej Lali. Tego Lala, ale... No, de Tomas się budził. Jak on się budzi, to cały zespół się budzi. Znowu Lertora w obronie. Po tamtym sezonie spadkowym to inny człowiek, inny piłkarz przede wszystkim. Twardy. Już wie, czego oczekuje od życia. Znowu on tu jest. On tu jest. Ten Lertora dzisiaj rządzi w tym meczu. Pięknie Lertora. Mój defensywny pomocnik. A, jeszcze Sorlot. Dobrze. Wypuścił za daleko, ale był plan. No i mamy to, mamy to. No to co panowie, dziś zagraliśmy 3 mecze. 3 dobre mecze. Mimo to, że ten pierwszy mecz przegraliśmy 4-2. Ale i tak było nieźle. Było nieźle. Jestem poza tych myśli. Pierwszoligowcu. No ale też sobie stworzył drużynę, żeby nią grać. A napotkał. Nie, no ale on ma dobrych już, nie ma co gadać. Ale napotkał jeszcze znacznie potężniejszy zespół na swojej drodze.
Nie ma gości zajebistych. Kurwa, 9-5, 9-2, 9-7. Że moje chłopaki tam dali radę, to aż ciężko to uwierzyć. Ładnie, ładnie. Tutaj ten mecz. To było blisko. No dobra, to tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj. No mam nadzieję, że to nie się uda już awansować. No wszystko na to wskazuje. Zostało 8 meczy, z czego w sumie musimy wygrać 3. No inaczej być nie może. Czuję awans, czuję awans. Dobra panowie, to by było na tyle. A dzisiaj dobre 3 mecze, mimo to, że nie awansowaliśmy, ale był obóz przygotowawczy. Troszkę podbiliśmy ich do góry i teraz jestem dobrej myśli. Bardzo dobra robota. Dziękuję. Wrócimy jeszcze tam, gdzie nasze miejsce. No to na top. Dobra. Do jutra, panowie.